Wraz z nadejściem wiosennej pogody bolesławieckie łabędzie coraz chętniej opuszczają swój staw w centrum Bolesławca. W ostatnich dniach łabędzia rodzina nie ogranicza się do spacerów w plantach miejskich, ale zapuszcza się również w przylegające do nich uliczki. Warto przypomnieć, że dorosła para łabędzi przybyła na staw przy ulicy Bankowej w 2012 roku. Dwa lata później, w czerwcu, dochowała się potomstwa. Łabędzie na stałe wpisały się w krajobraz tej części miasta i są nieodłącznym elementem plant bolesławieckich. Od początku łabędzie wzbudzają ogólne zainteresowanie i sympatię mieszkańców. Niestety, niektórzy bolesławianie swoje przywiązanie do tych pięknych ptaków okazują, dzieląc się nawet swoim pożywieniem. Jednakże podczas dokarmiania ptaków popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku. Dlatego warto zastosować się do zasady, że lepiej w ogóle nie karmić ptaków niż robić to źle. Łabędzie na stawie przy ulicy Bankowej są systematycznie dokarmiane przez służby miejskie, które dbają o ich prawidłowy jadłospis. Nie ma więc obawy, że łabędzie wędrówki po mieście mają na celu poszukiwanie pożywienia. Można raczej sądzić, że spacery łabędzie mają charakter poznawczy.